Amelia bardzo przeżywa fakt, że Karol spotyka się z mecenasem sztuki. Trudno jej pogodzić się z tym, że została odrzucona, bo wiele obiecywała sobie po tej znajomości. Dzień dobry. Dzień dobry, ja cię dawno nie widziałam. A gdzie pani idzie? Do domu? To może pomogę z tymi szatami? Chętnie. A nie śpieszysz się nigdzie? Nie, nigdzie się nie śpieszę. Czemu nas nie odwiedzasz? Pewnie masz dużo nauki. A tak się jakoś nie składało ostatnio. Ale będziesz na wystawie. Na wystawie? Na jakiej wystawie? Karol ci jeszcze nie mówił? Nie, nic mi nie powiedział. No myślałam, że tobie pierwszy się pochwalił. No chyba się nie pokłóciliście. My nie jesteśmy parą i nigdy nie byliśmy. Zresztą on ma kogoś. Karol taki skryty. Nie wiedziałam, że widuje się z inną. No, on się widuje z tym właścicielem galerii. Jak to? No, przepraszam, byłam pewna, że pani wie. Karol jest gejem? Przepraszam, za dużo już powiedziałam. Przepraszam cię, muszę iść. Daj mi proszę te siatki. Nie, odprowadzę panią. Nie, nie, dziękuję, muszę iść. Dopiero po chwili zorientowałam się, że palnęłam totalne głupstwo. Mama Karola chyba niczego nie podejrzewała. No a ja powiedziałam to bez zastanowienia. Mogłam ugryźć się w język. 24-latek całe dnie spędza ostatnio w pracowni, by przygotować swoje obrazy do wystawy. Jest przekonany, że włożony w to wysiłek już wkrótce zwróci mu się z nawiązką. Siadaj. Co macie takie miny? Umarł ktoś? Siadaj ci, mówię. Musimy porozmawiać. Ale o co chodzi? Dlaczego nam nie powiedziałeś? Ale o czym? Ja wiem, że u was artystów to może normalne, ale czemu nam nie powiedziałeś? Ale o czym? Że ty wolisz chłopców. Co? Kto wam naopowiadał takich bzdur? Spotkałam Amelię. Powiedziała mi, że coś cię łączy z tym facetem z galerii. Jezu, przecież ja nie jestem żadnym gejem. Przecież na trzecim roku spotykałem się z Martą, potem z Klaudią. Jestem hetero. A może to były takie przykrywki, żebyśmy się nie dopytywali? Nie, tato, Amelia kłamie, bo dałem jej kosza. Przecież to taka fajna dziewczyna. Dopiero niedawno dała mi do zrozumienia, że oczekuje ode mnie czegoś więcej. Grzecznie odmówiłam. Ale do głowy by mi nie przyszło, że będzie chciała mnie oczerniać w ten sposób. To znaczy, że nie sypiasz tym mężczyzną? Nie, on mi po prostu pomaga, bo uwierzył w mój talent. W przeciwieństwie do was. Synku, to nie tak. A jak? Po prostu w głowie wam się nie mieści, że mogę osiągnąć sukces. To jest takie typowo polskie. Żałosne. Nikomu nie będę mówił, jak załatwiłam ten wernisaż. Wstydzę się tego. Moi rodzice to są prości ludzie, nie zrozumieliby. A co się tyczy Amelii, to zachowała się jak zwykła świnia. Z naszą przyjaźnią koniec. Sama nie wiem, co o tym sądzić. Może rzeczywiście niepotrzebnie tak się zasugerowałam słowami Amelii i naskoczyłam na Karola. Pomyśl, że nie mamy do niego zaufania.